się przy głównym obiekcie targów Hall of Games, czyli scenie głównej, na której teraz występuje Techland, czyli polski deweloper, producent gier takich jak Dying Light właśnie, która będzie, taki jak Hellraid, czy wcześniejszych hitów, na przykład Dead Island. Więc na tej scenie głównej znajdują się także stanowiska do grania, do e-sportu. Tutaj prawdopodobnie będzie ten turniej LoL'a, który wcześniej wspominałem. Generalnie rzecz biorąc, to jest główny punkt kulminacyjny całych targów. Tutaj skupia się cała uwaga i no niestety całość hali nie jest jakoś szczególnie wyposażona w stanowiska i ich ilość jest zdecydowanie mniejsza niż na PGA. Natomiast nastawione targi są głównie na rozdawnictwo, na takie emocje sportowe, więc cóż, zobaczymy jak to się dalej rozwinie. Co tygryski lubią najbardziej? Miodek. Kuba się pucha. Miodek? Chyba Kubusi. Nie wiem. My lubimy brykać. A. Co lubicie? My lubimy brykać. Brykać? Tak. Gdzie? Po konwentach we Wrocławiu. Czyli gdzie brykacie? Ogólnie po hali stulecia, orbicie. Wszędzie. Dlaczego tu jesteście na targach dzisiaj? Myślę, że to jest wyjątkowy dzień, ponieważ jest to chyba pierwszy taki, że tak powiem, konwent. Były urodziny CD Action, ale było to za darmo i to nie było dokładnie to, co tutaj. Jest cosplay, co mi się też bardzo podoba. I po prostu jest wyjątkowo. Można pograć wszędzie i... wszystko. Jesteście pierwszy raz na czymś takim growym? Czy gdzieś byłyście wcześniej? Nie, ja ogólnie jestem trzeci raz. Wcześniej były właśnie urodziny CD Action i Meetup. Czyli we Wrocławiu wszystko. Tak, wszystko na razie we Wrocławiu. Jak się nazywają bracia, którzy są bohaterami serii Call of Juarez? Nie mam pojęcia. A jak się nazywają bracia Kaczyńscy? Jarosław i Lech. Brawo. Dobrze, jesteśmy w kolejnej, czy jest jedna jeszcze tutaj gra indie z boku. Worldcraft najwyraźniej. Nie wiem, czy to coś ma wspólnego z Minecraftem. Może nam pani opowie, co to jest za gra. Worldcraft jest to gra planszowa. Tak naprawdę dzieci sobie samemu tworzą grę planszową. Wystarczy, że coś narysują albo zrobią zdjęcie. Rysują sobie paluszkiem ścieżkę na tablecie. Wybierają opcję jak typowe dla gier planszowych, czyli dwa pola do przodu, dwa pola do tyłu, bądź czekasz kolejkę, wciskają start i grają. Także dziecko sobie samemu tworzy grę planszową od A do Z. Dzięki. Czyli to jest gra przeznaczona dla młodych odbiorców? Tak, dla dzieci, dokładnie. I jest ona już wydana, czy to jest jakaś wstępna wersja? To jest na razie wszystko z wersji beta, zamierzamy ją wydać za około 3 tygodnie przed świętami, także teraz tylko ostatnie szlify. Na jakie platformy i czy będzie płatna, czy darmowa? Na wszystkie platformy, na iOS, Androida i na Windows Phone'a i będzie ona odpłatna w formie abonamentu. Jeszcze nie wiemy dokładnie ile, w granicach kilkunastu złotych. A w tym miejscu mamy tutaj stanowisko z whiteboardem, white screenem do robienia zdjęć cosplayerom. Najwyraźniej mamy tutaj profesjonalnego pana fotografa. W każdym razie można tutaj robić zdjęcia, także jak widzicie mamy profesjonalny sprzęt profesjonalnych fotografów i tak to wygląda właśnie na Hall of Games. Jesteśmy w ostatniej części hali stulecia na targach Hall of Games. Jest to strefa e-sportowa, taka mini scena, powiedzmy, gdzie grają tutaj gracze, dziewczyny z teamu Alsen grają w Dotę najprawdopodobniej, a tutaj takie mini trybuny, spójrzmy na trybuny, tak? Mini trybuny, jak widać zainteresowanie jest duże, nawet popcorn jedzą, ale fajnie tutaj jest, bardzo, wszyscy są bardzo zainteresowani, widać, patrzą się w ten ekran, także, no cóż, pokażmy jeszcze, może tutaj jest druga strefa, przepraszam tutaj odwiedzających, żeby się posunęli, druga strefa, tutaj już widzę, że własny sprzęt słuchawkowy przywieźli gracze, bo nie mają takich samych wszyscy i tu nie ma ekranu, grają, no i dobrze, no i moi drodzy, dochodzimy, przepraszam bardzo, z powrotem tutaj do tego miejsca, gdzie zaczynaliśmy, czyli do stanowiska Techlandu, Budda i tak dalej. Więc dziękuję wam bardzo za ten spacer po Hall of Games Wrocław 2014, pierwsza edycja targów. Jak widzieliście, dużo nie ma, ale powiedzmy sobie szczerze, mało też. Dziękuję serdecznie za uwagę, na razie, cześć!